No witam serdecznie, słuchajcie, prezentów ciąg dalszy. Dzisiaj kolejna przesyłeczka dotarła od pana Krzysztofa z Lubin, z Lubina. Słuchajcie, dobra, szybko otwieramy, ponieważ zabieram się do zrobienia, stworzenia filmu, sprogramowania tego czegoś, tego urządzenia, czyli ICOMA M710. Krok po kroku, jak to szybko zrobić. Taki boksik też będzie opisany, bo to jest właśnie taki boksik w następnym odcinku. A teraz rozpakujmy sobie tą przesyłeczkę. Zobaczmy, co tu Mikołaj na Mikołajki dostarczył. Było na Mikołaja. A tutaj jest od pana Krzysztofa prezent. Nie wiem, czy to tak się da otworzyć. Z której to strony to się da? Tutaj to się da. O, jest. No, zobaczmy, co to jest. Tu po papieru. Mam nadzieję, że nie pozew rozwodowy. Cześć Janku. Jak mówiłem na Zello, Mikołaj jeszcze przybędzie w tym roku. I właśnie masz tu w paczce coś od Mikołaja. W zestawie ze stacją lutowniczą jest 5 standardowych grotów plus jeden typu mini fala BCM. Nim lutowanie Atmegi 8 w SMD to łatwizna. Dodałem też wydruk z tego, co sprzedawca miał na stronie. Część tekstową przetłumaczyłem. Mam nadzieję, że długo posłuży. Zobaczcie, to jest instrukcja przetłumaczona przez Krzyśka, przez pana Krzysztofa. 108 W stacja lutownicza. Kurczę, kto to by czytał instrukcję, no. Fajnie, że są obrazki, słuchajcie, ale ekstra. No to co? Będziemy mieli czym lutować SMD. Czyli już w niedługim czasie kolejne wzmacniacze w klasie D. Automatyczny rytm. O właśnie, zestaw grotów 12. Do czego służą, co jak. Dobra, przeczytamy. Się dobierzmy do paczki, nie? O kurczę, szczypce do lutowania. Nie wierzę. Co my tu mamy? Patrzcie. Końcóweczka to jest nasza lutownica. To jest nasza kolba. Oto. Na mięciutkim przewodziku. To jest normalnie silikon. Mięciusieńki, elegancki kabelek. Tu też to wygląda jak silikonowa końcówka. A tu mamy groty. No panie Krzyśku, no. To się na pewno mi przyda, jak... To jest mini fala. Pięć grotów. Tu mamy jeden pod kątem. Tu mamy szerszy pod kątem. Pokażę wam, jak te groty z bliska, wiecie, wyglądają. Może się uda mi tutaj jakoś to zademonstrować. Zaraz weźmiemy sobie tutaj drugą kamerkę i lampkę. Pewnie widać. Przez folię nie za bardzo, ale pewnie widać. Zobaczcie. Piękny.
No dobra. Groty grotami. Lutownica i stacja lutownicza. No, panie. Się zapakowało. Wszystko jest po prostu wyposażenie warsztatu, także dzięki. Tutaj to na pewno to się przyda, się nie zmarnuje. Co tu jeszcze mamy na tej stacji? Ale wykonanie jak chińskiego transceivera. Zaraz wam pokażę tutaj z powrotem na tą małą kamerkę. Kurczę, ale bajka. Mam nadzieję, że to posłuży, a posłuży. Dalej będę się rzeźbił ze swoją, ale ta to będzie tylko do, że tak powiem, do ekskluzywnych prac. O, wiecie co trzeba zrobić przy okazji? Przy okazji trzeba zrobić tak. Wiem, że ci niecierpliwicie będzie się niecierpli. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, mało ważne. Nie wiem, czy dobrze to robię, ale chyba dobrze. Dzisiaj miałem, że tak powiem, plana zrobić 3 filmy, ale nie wiem, czy mi się uda, słuchajcie. Ponieważ z tego unboxingu to już tak longiem polecimy, żeby to tak było wszystko na raz, a bez montażu, ale z programowania to na pewno będziemy musieli montować, bo jest dużo takich fajnych ciekawostek, które posiada tamty Nikon. Ale super, kurde, będzie stacja. No, piękny sprzęt. Tylko, że wiecie co wam powiem? Nie przemyśleli. I... Babka to teraz w bopie należy na właśnie, ona tak pionowo powinna stać. Okej. Okay. Odwiń Janku tą taśmę, jakby jeszcze widział. Dobrze, już wszystko zrobiłem. Właśnie, wielkie dzięki Krzysztofie, jesteś na, że tak powiem, będziesz na filmie. Już rozpakowałem i właśnie ją próbuję podłączać. Jednej rzeczy, której nie zauważyłem, to nie ma podstawki pod kolbę. Żadnej, ale nie szkodzi. Ja tych podstawek mam chyba ze dwie już ze swoich, że tak powiem, lutownic. Śliczne. I co, stacja lutownicza, tak? Tak, ale jaka fajna. Tak, ale jaka fajna, Rutek, ci mówię. Normalnie pierwsza klasa. Musimy instrukcję i tak będziemy musieli obczytać, bo tutaj są na pewno nastawy. Dobra, podłączmy ją. Wetknąć. Najlepiej to pewnie do gniazdka by było to podłączyć. Musimy coś tu wyciągnąć, tylko jeszcze nie wiem, co tu mogę wyciągnąć. Transceiver mogę wyciągnąć. O. Dobra, to teraz tak. Jakby to Rutek rzec, cud miód malina. Tak jest. OLEDowy wyświetlacz i orzeszki. Jesteście teraz... zaraz, moment, możemy tak. Salonek. Patrzcie, ona w 3 sekundy już się nagrzała. Już jest nagrzane. Ja w tej chwili, słuchajcie, to na tym. Ale kurde, czy nie za bogato ją ustawił? 270 stopni ustawiłem w tej chwili. Patrz, ale szybko reaguje, szybko się ustawia. Normalnie, ci mówię, no w 3 sekundy, patrz, już mam, zresztą zobaczycie to na filmie.
ustawić 300. Mamy 300 momentalnie. Power off. 250 stopni, 24 volty. Słuchajcie, to nie ma grzałki. A czy to ma grzałkę, czy to jest indukcja? Piękna. Jest piękna, słuchajcie, jest piękna. Już sobie ją kupi. W tej chwili trwa chłodzenie do 200. Ekstra. Wyrób krajowy, czy od zaprzestrzenionej braci ze wschodu? Dobra, to zobaczmy, jak ona lutuje. Aż niecierpliwy. Tak jest. Musimy zobaczyć, jak ona lutuje. Tylko ja tu muszę wziąć jakąś podstawkę pod nią. Gdzieś tu miałem jakąś podstawkę. Albo będzie kolejny projekcik, podstaweczka taka fajna, mała, do niej. I teraz tak, co ja chciałem jeszcze do niej zrobić? Chciałem wziąć coś i polutować, tylko co ja tu mogę polutować w tej chwili? Takiego SMD na przykład. Wlutować to można, wylutować będzie ciężko. Ale zobaczymy, jak ten grocik minifala się spisze. Słuchajcie. Dobra, mamy jakieś PCB. I spróbujmy sobie tutaj zalać. Zalać najpierw, nachlapać na przykład pamięć. Fluxik. Ustawmy sobie tutaj 300, 280 stopni wystarczy. Praktycznie ona już jest nagrzana. No patrz, momentalnie, kurde, momentalnie, słuchajcie. Przed chwilą ustawiłem już na 280 stopni na grocie. I sobie tutaj zalejmy to. Dobrze ustawiłem? Dobrze. O. Zalejmy sobie tutaj czyno. Kurczę, to się to nawet się nie da tego zalać tak, żeby to się nie łączyło. Śliczna sprawa. Gdzie jest moja stara obrotnica? Tam mam gąbeczkę, żeby ją sobie obczyścić. O. No i teraz przejedźmy, zobaczmy, co tu wyszło. Trochę mały grocik. Dobra, zmieńmy sobie grocik, czyli musimy sobie... O. Wyłączyć. Niech sobie stygnie. Trochę, bo jeszcze jest ciepła. Musimy wziąć większy grot. Słuchajcie, gdzie, który to jest ten grot na... To jest minifala. O. Tak wygląda grocik z minifalą. Trochę jeszcze ciepłe. Fajnie, tutaj rączka taka w miarę jest mięciutka, silikonowa. Tu już dalej jest zwykły taki plastik, guma na końcu. No, jeszcze jest gorąca. Tak się zastanawiam, czy ten grot to jest grzałka, to jest grzałka. Słuchajcie, tutaj mamy połączenie. Zobaczcie, przez te dwa piny jest połączenie.
C17, BCM12. No dobra, to teraz weźmy, wyciągnijmy ten grot. Ok, wstawmy sobie minifalę. Pyk, siedzi. Włączamy sprzęt. Patrzcie, szybko nabiera. I już jest 330. Trochę fluxa i zobaczymy, czy się rozleje, tak jak przy lutowaniu. O kurde, śliczna sprawa. Normalnie jestem w szoku. Ta kropelka, która tutaj była. Nie no. Bajka. Jeszcze tylko troszeczkę tutaj sobie obczyścimy. Ściągnijmy resztę. Jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, patrzcie jak to wyszło. Nie wiem, czy to będzie zbliżenie dobre. Jedne przeciągnięcie pamięci. Nie no, kurde. Panie Krzysztofie, wielkie dzięki. No, piękny sprzęt. Dzięki. Pozdrawiam. I do następnego odcinka.